chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór, to jest Damski punkt widzenia. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Zbigniew Sikora, autor książki Krwawy ślad. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Zbigniew Sikora, przyjechał Pan do nas z Polski, gdzie na co dzień Pan mieszka. Mieszka Pan w Zakopanem. Tak. Chociaż akcja tej książki nie rozpoczęła się w Zakopanem, tylko z drugiej strony. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że biznesmen na co dzień stwierdził, że chce coś zostawić i postanowił napisać książkę? Nie było postanowienia napisania tej książki. Tak jak pani wspomniała, ja pochodzę z miejscowości, która leży z drugiej strony Gubałówki. Z południowej strony Gubałówki leży Zakopane, a z północnej strony Gubałówki u podnóża leży miejscowość, która się nazywa Nowe Bystre. Stamtąd pochodzę. No i od dzieciństwa było mi wiadome, że w 1943 roku prawie 20 mieszkańców naszej wsi zostało rozstrzelanych przez Niemców i tak tu szło przez ta informacja szła przez no, przez życie. Czyli tak naprawdę z pokolenia na pokolenie była przekazywana. To było przekazywane, tak. I teraz przyszedł taki czas, w zeszłym roku było 70-lecie tych wydarzeń, w 2013. A ja już zbierałem materiały dotyczące tych wydarzeń od 5 lat, przede wszystkim rozmawiając jeszcze ze świadkami tamtych wydarzeń. Z dziećmi tych osób rozstrzelanych. Nie zakładałem wtedy, że będzie to wydawane w formie książkowej, bo nie wiedziałem, co mnie czeka. Nie wiedziałem, jak ta historia się rozwinie. A dopiero później okazało się, że te osoby były związane albo współpracowały, albo działały bezpośrednio z oddziałem partyzanckim Wojciecha Duszy z Odra Wąża. To był pierwszy oddział partyzancki Armii Krajowej, który zaczął zbrojną walkę na Podhalu. No i tak to wszystko się później potoczyło, że jak już zacząłem od naszej miejscowości i po kolei okazało się, że w tym samym czasie były też pacyfikacje przeprowadzone w innych wsiach. I z tego powodu ten materiał się zrobił coraz większy. No i w pewnym momencie stwierdziłem, co mam z tym zrobić, bo już zebrałem sporo materiałów i przymierzyłem się w tym momencie dopiero do książki, że to... Ale jak to się stało, że w ogóle tą tematyką się Pan zainteresował? Bo historia opowiadana jakby z pokolenia na pokolenie, to trochę mało mam wrażenie, żeby aż tak wciągnąć się w ten temat. To tak, ja generalnie lubię historię. To jest moja taka pasja. Może tam taki wątek osobisty tam jest też z tym związany, w związku z tym, że mój dziadek uratował się z tej pacyfikacji. Przy naszym domu stoi postawiona w 1945 roku kapliczka, którą postawił jako wotum wdzięczności za ocalenie. No zawsze nas interesowało, co to się stało, dlaczego tak się stało, że dziadek uratował życie, że nie poszedł wtedy na to rozstrzelanie. No niestety te czasy były takie, że dziadek nie opowiadał o tym. Ja go bardzo, w ogóle go nie pamiętam, bo on zmarł w 65 roku, ale nawet do swoich dzieci, czy tam do sąsiadów były takie czasy, że nie opowiadał dokładnie o tych wydarzeniach. Także między innymi chciałem jak gdyby próbować znaleźć jakieś tam wątki, które by się związały z tą historią mojego dziadka. No niestety nie udało mi się, za mało materiałów takich, żeby dowiedzieć dokładnie, co tam było wtedy. Jak pan zdobył właśnie te materiały na temat, znaczy te materiały, które pomogły panu w stworzeniu tej książki? To tak jak mówiłem, zacząłem od rozmów w 2007-2008 roku, od rozmów z osobami, które jeszcze pamiętają, bo miały wtedy od takich małych dzieci do 18-20 lat, czyli takie już osoby, które dobrze zapamiętały te wydarzenia. No i to były takie
rozmowy dosyć emocjonujące, bo te wydarzenia, mimo że było to 70 lat temu, w ich pamięć się bardzo mocno wryły. Pamiętają takie szczegóły, o których no, dzisiaj się nam wydaje, jak to można pamiętać, nawet szczegóły jakieś tam na mundurze, umundurowania. Oni jako dzieci takie rzeczy zapamiętali. Co pana najbardziej w tych opowieściach dotknęło, wzruszyło, ujęło? Tragedia tych dzieci. W niektórych przypadkach tam byli zastrzeleni obydwoje rodzice. Dom został zaplombowany, splądrowany. De facto zostali tak jak gdyby pozbawieni wszystkiego od rodziców poprzez majątek, czy w ogóle sposób na dalsze życie. Tak? To były dzieci bardzo małe. Jest jeden przypadek, o którym ja tam piszę, który od dzieciństwa pamiętam. To była właśnie jedna z osób, matka karmiąca małe dziecko w trakcie, kiedy przyszli po nią na rozstrzelanie. Czyli musiała odłożyć, odstawić od piersi tą córeczkę małą i wzięli ją na rozstrzelanie. Także takich historii, takich bardzo mocno emocjonujących przy tych opowieściach było bardzo dużo. A jak ci ludzie podchodzą do tego po tych latach, z perspektywy czasu? Czy ta rana się chociaż trochę zagoiła, czy to wciąż jest bardzo żywe? No nie zagoiła się. Nie. To jest tak bardzo, bardzo w nich to tkwi, że po tylu latach jeszcze to pamiętają i w większości przypadków zawsze jest przy tym płacz i nawet, tak by się powiedziało, twardych górali. Znamienny jest przypadek właśnie jeden, gdzie opowiada, jak de facto widział tą śmierć własnego ojca i do dzisiaj to pamięta. Był takim bezpośrednim świadkiem. Jak na pana wpłynęły te odkrycia? Bo musiał pan jakby z relacji świadków, z tego co pamiętają i z innych źródeł stworzyć tę historię, odtworzyć to, co się wydarzyło. Czy na pana osobiście w jakiś sposób wpłynęła ta praca właśnie nad tą książką? Tak, no to dosyć mocno, bo wtedy mi się wydawało, byłem bardzo naiwny. Wydawało mi się, że zbiorę relacje tych naszych nowobystrzan, opracuję to w jakiejś formie broszury i sięgnę po jakieś materiały źródłowe o Wojciechu Duszy Szarocie, czyli dowódcy tego oddziału partyzanckiego i będę miał takie opracowane na taką tylko regionalną dla naszych, jak gdyby tych ludzi, taką książeczkę, nie wiem, nawet nie zastanawiałem się, co z tego będzie. Ale w pewnym momencie się okazało, że na temat Wojciecha Duszy Szaroty, tak jak wspominałem, pierwszy dowódca, który miał oddział partyzancki, który walczył zbrojnie z Niemcami, nie ma żadnych opracowań, żadnych. Jest gdzieś tam wspominany w jakichś książkach, jakichś opracowaniach historycznych, 2-3 zdania. I tyle. I wtedy zacząłem szukać dalej, no jak to jest możliwe, że mimo wszystko o nim nic nie wiadomo. No i tak się zaczęły już wtedy moje wojaże dalsze po archiwach. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem to był mój pierwszy taki źródło, gdzie bardzo dużo materiałów uzyskałem. Tam pan Jerzy Roszkowski, który się opiekuje archiwum, udzielił mi bardzo dużo wsparcia i pomocy, bo ja jestem, tak jak pani mówiła, laikiem, nie znałem się w ogóle na czymś takim. On mi musiał dopiero pokazywać, jak szukać materiały, gdzie szukać, jak to znaleźć. On udzielił mi też rekomendacji do IPN-u, do Krakowa. No i tam, mówiąc szczerze, tam to już była skarbnica w sensie dokumentów i wiedzy dotyczących konkretnie tych sytuacji. Proszę powiedzieć pokrótce, oczywiście wszystkiego, co jest w książce, pan nam nie zdradzi i też zachęcamy do tego, żeby wybrać się 5 kwietnia do Domu Podhalan, bo tam będzie spotkanie właśnie z panem, z autorem książki Krwawy Ślad. Będzie tam też rozmowa. I chciałabym tylko przybliżyć naszym telewidzom, o czym jest ta książka. Książka dotyczy, tak jak już wspomniałem, dotyczy pacyfikacji w 1943 roku 18 podhalańskich miejscowości. W rejonie tych miejscowości działał właśnie oddział partyzancki Wojciecha Duszy Szaroty. W tym czasie też zaginął dowódca tego oddziału, czyli Wojciech Dusza Szarota.
Do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie jest pochowany, gdzie zginął. Tam ja próbuję to w tej książce troszeczkę wyjaśnić. Dotarłem do materiałów, które nigdzie wcześniej nie były prezentowane, dotyczące stricte jego śmierci. No i tak jak mówiłem o tych miejscowościach, tych 18 miejscowościach, tak jak i w Nowym Bystrym, tak samo ludzie zostali albo straceni, rozstrzelani, albo zginęli czy zmarli w obozach koncentracyjnych, bo tacy też byli aresztowani w tym czasie. Proszę powiedzieć, co było dla Pana najtrudniejsze w pracy nad tą książką? Najtrudniejsze były dwie rzeczy. To, co mówiłem przed chwileczką, czyli próbowanie rozwikłania śmierci Wojciecha Duszy Szaroty. Są tylko takie informacje w dokumentach, czy tam w tych opracowaniach, które do tej pory nam gdzieś trafiłem, że zniknął. W pewnym momencie on zniknął. Był i zniknął. Nie wiadomo, co się z nim stało. Ale czy wiadomo na pewno, że zginął? Tak, tak. No to już śmierć jego była potwierdzona już po wojnie, ale gdzie zginął, w jaki sposób, to są hipotezy. No ja tam te hipotezy wszystkie przedstawiam, plus tą, którą mi się wydaje taka najbardziej prawdopodobna po tych nowych materiałach, które uzyskałem w Nowym Targu, w sądzie. Także tu jest mi się wydaje, dosyć duże prawdopodobieństwo, że ta śmierć wyglądała tak jak tutaj jest przedstawiona. No, kwestia jest tylko, czy prawdopodobne było to ten zamach na gubernatora Franka, który tam w tym momencie wchodzi w grę. To już taka bardziej szersza sprawa, nie chcę tam z kontekstu wyrywać, ale tak to mogło wyglądać. A druga rzecz, która mnie najwięcej czasu zajęła i jak gdyby energii, to jak chciałem dojść do zdrajców, tych, którzy zdradzili ten oddział. Bo on został rozbity tylko dlatego, że wewnątrz Niemcom udało się zainstalować dwie osoby. To byli wszyscy spoza Podhala. Bo tam można podzielić działalność tego oddziału partyzanckiego na dwa etapy. Na etap, kiedy w oddziale byli tylko górale. Oni tam sobie robili wypady i wracali do swoich domów. Ale w pewnym momencie Szarota zorganizował stałą grupę i przyjął do tej stałej grupy też osoby spoza Podhala. I wśród tych osób dwójka, i tam jest ona moim zdaniem dosyć mocno rozszyfrowana, dwójka była zdrajców, ale oprócz nich byli też inni. I to mi bardzo dużo czasu zajęło, dlatego że przez tych ludzi zginęła prawie setka osób, przez tych zdrajców. Chciałem koniecznie dowiedzieć się, kto to był. No ale niestety nie można przedstawić tych nazwisk w tej książce w tym momencie, chociaż duże prawdopodobieństwo było, że te osoby były związane z tą zdradą. Ja tylko inicjały w tym momencie w książce przedstawiam, bo nie ma takich namacalnych dowodów. Czy podczas poszukiwań, podczas zbierania właśnie materiałów, rozmów z ludźmi, czy spotkały Pana jakieś trudności? Czy ktoś nie chciał współpracować, czy raczej wszyscy byli otwarci? W rejonie Nowego Bystrego no to wszyscy mnie znają. To tam ja chodziłem z ich wnukami pomordowanych do szkoły, czy oni leżą w tej chwili są pochowani na cmentarzu w Nowym Bystrym, także tamten rejon to nie było żadnego problemu. Ale już dalej też jak gdyby przekazywali sobie jeden drugiemu rodziny czy coś, że ja szukam. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi odmówił rozmowy. A w Nawet poszukiwaniu wbrew... tych zdrajców właśnie, jak Pan powiedział? Bo to niełatwe. Widzi Pani, to jest tak. Zdrajcy przede wszystkim znowu byli spoza jak gdyby kręgu górali. Mogli się tam trafić, ale ja nie znalazłem żadnego górala, który by w tej orbicie zdrajców, który wydali oddział Szaroty, żeby się pokazał. To są osoby w tym czasie mieszkające w Zakopanem. A, i, i,
W tym momencie nie ma, a nawet potomków tych osób. No a z drugiej strony nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby przyjść do potomków i powiedzieć, że ja tu podejrzewam dziadka czy babkę, bo to też bardzo niechlubna rola kobiet w tym czasie się okazała, że wśród zdrajców czy tych donosicieli było bardzo dużo kobiet. I raczej to nie wchodziło w grę, żebym się mógł tam zjawić i powiedzieć, czego szukam, bo chyba by nikt nie potwierdził tego. Jak pan opowiada o tym procesie zdobywania informacji, pisania książki, to mam takie trochę wrażenie, że oprócz tego, że jest to odkrywanie faktów na nowo, to również taka żyłka trochę detektywa się budzi w człowieku, prawda? Tak. Bo to trzeba chyba dopasować te wszystkie puzzle. No tak, w IPN-ie to wyglądało mniej więcej tak, że jak dostarczono mi te dokumenty, to można to porównać do puzzli, ale puzzli na przykład z 10 pudełek wsypanych do jednego pudełka, gdzie najpierw trzeba było te puzzle posegregować, a potem jeszcze je ułożyć. Także mniej więcej tak ta praca wyglądała. Ja korzystałem przede wszystkim z dokumentów prokuratorskich. Dokumenty prokuratorskie nie są segregowane według miejscowości czy wydarzeń, tylko według kolejności zbierania dokumentów. Główne dokumenty, które tutaj są przedstawione też w tej książce, to jest śledztwo, które w latach 70. prowadziła prokuratura z Krakowa dotyczące gestapo w Zakopanem. I tego jest 69 tomów. No i przejrzenie tego i jak gdyby wyselekcjonowanie tych dokumentów troszkę czasu zajęło, plus inne dokumenty, które bardzo były związane z II wojną światową, po które do tej pory, jak zauważyłem, nie sięgali inni historycy, którzy teraz opisują bardzo dużo Gorelen Volk. To jest taki temat w Polsce powracający, a w tych publikacjach przynajmniej ja nie zauważyłem te dokumenty, którymi się spotkałem w IPN-ie. Przede wszystkim są dokumenty wywiad i kontrwywiad niemiecki na Podhalu. Tam jest tak szczegółowo rozpracowana agentura niemiecka, i łącznie z nazwiskami, od Volksdeutsche, poprzez donosicieli, poprzez takich współpracowników. Jest to bardzo szczegółowo przez bezpiekę komunistyczną opracowane. Czy po napisaniu tej książki tli się w panu jeszcze jakiś taki pomysł, żeby właśnie coś jeszcze w tym kierunku zrobić? No troszkę mi wyczerpało, to nie powiem, bo nie przypuszczałem, że praca historyka jest tak ciężka. To się tak, ktoś bierze książkę do ręki historyczną, przeczyta sobie te fakty, nie zdając sobie sprawy, ile to czasu zajmuje, żeby to wszystko zgromadzić, przejrzeć. Na dzień dzisiejszy, jak ta książka wyszła, do mnie się zgłosiło bardzo dużo ludzi. Okazuje się, że temat II wojny światowej na Podhalu był tak zostawiony na boku całkowicie. Zastanawiałam się, czy nie dostał już pan propozycji, żeby nakręcić jakiś serial albo film na podstawie książki. Na razie nie, dlatego że dziękuję za zainteresowanie tutaj w Stanach Zjednoczonych mediów. W Polsce okazuje się, że dla mediów jest to sprawa regionalna. Ja mówię o tych ogólnopolskich, bo już z Zakopanego Tygodnik Podhalański czy Radio Alex to bardzo, bardzo pomogli w prezentacji tej książki, ale już media ogólnopolskie stwierdziliby, że to sprawa jest stricte regionalna. Ich interesuje zło, czyli Gorelen Volk. To wtedy we wszystkich mediach o tym piszą, ale jak trzeba pokazać, że oprócz Gorelen Volku była też druga strona medalu, no to już niekoniecznie. Proszę powiedzieć, dla kogo pisał pan tę książkę? Przede wszystkim tak można powiedzieć, że to jest książka z myślą o młodych. Dlatego tutaj jest kontekst historyczny. Niestety w Polsce troszkę nauczanie historii zostało położone. Nie ma nacisku na naukę historii, szczególnie historii współczesnej, II wojny światowej współczesnej. Dlatego z myślą o młodych w tej książce na początku najpierw jest kontekst historyczny, czyli średniowiecze i później odrodzenie, dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa. Są opisane czasy okupacji, żeby mogli zrozumieć, jak wtedy było, co tam się działo, dlaczego takie później niektórzy mogli robić swoje wybory życiowe, jak to trzeba było się poświęcić,
żeby właśnie przystąpić w tym momencie, czy wspierać partyzantów, bo przecież ludzie stracili życie, majątek. Czyli do młodych, ale nie tylko. Pewnie wszyscy zainteresowani mogą się więcej dowiedzieć na spotkaniu 5 kwietnia w Domu Podhala. No, o której godzinie? O 18 będzie, rozpoczynamy spotkanie już ze mną, a o 19 będzie oficjalna premiera, prezentacja. Przedstawimy fragmenty tej książki. To będzie w oprawie góralskiej. Będą fragmenty tej książki. No i później będzie jeszcze takie spotkanie z tymi osobami, które przybędą na tą prezentację. 5 kwietnia, Dom Podhala. Zapraszamy serdecznie. To już w najbliższą sobotę. Ja dziękuję bardzo za przybycie do studia i podzielenie się z nami tymi opowieściami. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.